dzwoni, panowie. Drodzy twórcy kabaretu na koniec świata. Panie Tadeuszu. Nie widzę. Kochani, to rzecz. Pewnie dziwi was moja obecność. Prawda? Tak, kochani, już nie jestem prezydentem. Jestem. To dla mnie bardzo przykre. Nie wiem, jak dla was, ale dla mnie. Kochani, różne przyzwyczajenia, prawda? Spacery po pałacowym ogrodzie, gra w pałacowego żbika. Czy, prawda, nocne przerzucanie się poduszkami z jednego skrzydła na drugie. To już nie wróci, prawda? To już odeszło. Przykro, prawda? Kochani, już prezydentem jest ktoś inny. Już Warszawa ma innego prezydenta. Przykro, prawda? Oczywiście jest pan, jest nim pan Piotr Duda. Kochani, życzę mu wszystkiego najlepszego. Naprawdę z tego miejsca tutaj życzę mu wszystkiego najlepszego. Choć kluczy do piwnicy i tak nie znajdzie. Tego zebra. Ale szukacie nie znajdzie. Dobrze. Nie tak, kochani. Kochani, ale to rzecz. Kochani, przybyłem tutaj do was dzisiaj w bardzo konkretnym celu, wiecie. Piękne dziewczyny, co jest. Kochani, bo muszę się wam do czegoś przyznać. Właściwie nie tyle muszę, ale chcę. Kochani, chcę się tutaj wam, przed ownikowej publiczności, do czegoś przyznać. To jest pewna intymna sprawa. Kochani, jak wiecie, zniknęły dwa obrazy. Pięsiarka i Góra Pastwiska. Kochani, z ręką na sercu tutaj, w przodowniku przed wami, przysięgam, że bydło na Pastwisku nie wiem gdzie jest. Nie wiem. Pewnie na Pastwisku. Jak to by? Dobrze, kochani. Ale gęsiarka wiem gdzie jest. Wiem gdzie jest, ale jej nie oddam. Nie mogę. Nie chcę. Kochani, nie byłbym w stanie gęsiarki oddać. Kochani, to nie jest łatwe dla mnie. Pierwszą gęsiarkę w moim życiu poznałem, kiedy miałem 6 lat. Oczywiście, wiecie, jeszcze w Budzie Ruskiej. Tam się wychowałem. Kochani, wylegiwałem się, pamiętam, wśród Mulszyta i Janyny. I nagle ona, wiecie, ona i gęś. Gęś i ją. Kochani, nie muszę wam przyznać, że ja znam tego momentu, właściwie nic więcej nie pamiętam. Wiecie, oprócz takiego doznania gęsi. Kochani, miałem w życiu wiele gęsiarek. Jeździłem do gęsiarek, żyłem z gęsiarkami. Opiekowałem się starszymi gęsiarkami. Biłem się o gęsiarki. Kochani, w zeszłym roku dokonałem takiej małej retrospektywy. Kochani, w moim życiu to jest niebywałe, wiecie. Doliczyłem się 612 gęsiarek. Kto by pomyślał, prawda? Patrzcie, że pomyślelibyście. No nie, prawda, że ten człowiek miał kontakt z 612 gęsiarkami. Niebywałe, prawda? Licząc, słuchajcie, że każda z gęsiarek ma statko 20 gęsi.
To jest około 12 tysięcy gęsi. Nie było. Ale takie są fakty, i dlatego gęsiarki nie oddam im. Bo nie mogę oddać, rozumiecie? Bo to nawet nie chodzi o to, że to jest obraz, do którego się przyzwyczaiłem, ale to jest jeden z 700 obrazów, które są w mojej kolekcji, a przedstawiają gęsi. Chyba teraz rozumiecie, dlaczego klucze do piwnicy panu Dudzie nie oddam. Spędzałem tu dużo czasu. Kochani, bo dla mnie gęsiarka jest jak tlen, jak świeże jabłko, jak ryż dla Chińczyk, jak egzotyczna podróż, prawda? Jak majowa noc pełna ptasich tajemnic. Jak tresol. Jak świeżo skuszony rogi. Pani, moja babcia mawiała, Brunku, idź do gęś. Tego się trzyma. Pani, bo zdradzę wam jeszcze jeden sekret. Bo dla mnie gęsiarka jest jak... jak dojak. Ale o tym kiedy indziej. Podejście zupełnie inna sprawa. No nic. Rozumcie mnie, wybaczcie. Kochajcie razem ze mną, gęsi. Wszystkiego dobrego. Brunica w połowie.